Ach, Bastion Elitium. Panie, daj biedziaka. A poszedł mi stąd. Ta twierdza zawsze dawała mi poczucie bezpieczeństwa. Wspaniała ludzka architektura. Masywność z finezją. Niebywałe połączenie. O, hej tam, złotowłosa. Drzewa parę razy zakwitnąć zdążyły od mego ostatniego pobytu. Czas do ulubionej karczmy się udać. No nareszcie w mojej ulubionej lekturze się zatopić mogę. Ach na bogów! Wystraszyłem się okrutnie. Taka już dola barda, że każdą opowiastkę słyszeć chce. A że najlepszy jestem, a? Ale wystarczy, życie nauczyło mnie skromności. Zatem, że jako humor mam ponad wszelką wątpliwość wspaniały, opowiem ci nieco o naszym świecie pięknym, tajemnic pełnym. Gotów? Świat to magii tajemnej, niezrozumiałej, Akademii Umysłów, nauk mistycznych rządnych, umysłów chciwie wiedzy łaknących. Do świata oręża, nieulęknionych śmiałków, pragnących liznąć sławy, żądnych przygód i złotych gór. Śmiałków, którzy w starciach z wszelkimi monstrami nieprzerwaną walkę na śmierć toczą, choć częściej w ramiona śmierci wpadają. Świat, gdzie odwieczni wrogowie toczą bój zacięty od czasów niepamiętnych, gdzie nie liczy się już, o co się toczy bitwa, lecz chodzi o to, że trwa ona od pokoleń. Chyba. Proszę. Ach, oto służka tutejszej karczmy. Śliczna młotka, zgrabne ciało. Miła buzia, te kocie ruchy. Ach, gdyby tylko wiedziała, o czym ja myślę. Później spróbuję jej dać do zrozumienia. Kto wie? Czegoś sobie życzysz, panie? Ach, Amelio, Amelio, droga Amelio, wino czerwone, wytrawne, Elverquist. Wedle życzenia, mój panie. Na czym to ja skończyłem? Tak. Świat ten pełen miast olśniewających, gdzie można wręcz wątpić, że ręką człowieka zostały one wybudowane. A tutaj brama i fortyfikacje miasta elfów. Nie tak okazałe wszakże jak nasze ludzkie, a jednak wciąż pewni są, że to ich kultura na uznanie zasługuje. Dalej przyroda, tereny piękne, lasy, morze, zatoki. Widoki niemalże jak z jakowejś baśni. Ale... Po minie twojej wnioskuję, że nie o tym miałem opowiadać. Ach, wy młodzi, tylko wielkie czyny wam w głowie. Codzienność, którą także w pewnym sensie jest czymś wspaniałym, w ogóle was nie interesuje. Cóż począć? Gdy widownia nie słucha, ratunkiem dla nas bardów jest opowieść straszna. I taką też opowiem. Najstraszniejsza bitwa na Kerytarii. Bitwa nazwana Lato Krwawych Żniw. Zerknij no do mojej księgi. Władco życia, lordzie zemsty, składam ci ofiarne modły, byś mnie czynił zrazu lepszy, bym był ciebie zawsze gorszy. Mam Boga tego ojca! Żołnierze! Pod dowództwem kapitana Kruda! Pławić będziemy się we krwi naszych wrogów! Dari, Gantroma Suntagi, Elgium Kazak, Undrukur, Undrenku Nuxul, Urkut Elgium Gnolenglo. Czas poglądać się za siebie! Na mocny miecza, by poskromnił zło! Imię Zalekiwanski! Możemy okazywać litości, albowiem i na mnie zostanie ona okazana. Czas działać! To jest wojna!
Nadchodzą! Nadchodzą! Gotować się! Mości trup! Jesteś trupem! Padnie z mojej ręki! Pułkownik, moje puste słowa nic tutaj nie znaczą. Tylko ty i ja i nasze umiejętności. A wygra lepszy. Ja!